Kiedyś biedne tereny ludzi zajmujących się głównie rybołówstwem. Dziś organizator jednej z największych imprez sportowych na świecie i kraj plasujący się w samej czołówce PKB na osobę. Cześć, jestem Norbert i witaj na moim kanale poświęconym językowi arabskiemu. Dziś porozmawiamy o kolejnym emiracie na mapie Bliskiego Wschodu, o którym w listopadzie i grudniu 2022 roku będzie głośno, a o którym było już głośno o wiele wcześniej. Dawlat Qatar. Katar. Wiele osób zastanawia się, skąd wzięła się ta śmieszna dla Polaków nazwa. Jedna z teorii głosi, że pochodzi ona od Rzymian, którzy mieli nazywać mieszkańców tych terenów Katarei, a samo terytorium Katara, co przeszło w ten Katar, który znamy dzisiaj. W standardowym języku arabskim ta poprawna wymowa to Qatar przez języczkowe kof i emfatyczne t. Natomiast w dialekcie katarskim, w takim dialekcie języka arabskiego, którego używają Katarczycy, możemy usłyszeć gtar, czyli to k zamienia się wtedy w g, a głoska a w i. Katar został opisany jako słynny ośrodek hodowli wielbłądów i koni w okresie panowania Umayyadów. Zaczęto korzystać ze swojej strategicznej pozycji handlowej na Bliskim Wschodzie w VIII wieku i stał się centrum handlu perłami. Umayyadzi to ród arabski. Jako dynastia kalifów panujący nad światem arabskim w latach 661 do 750. Następnie jednak na wskutek powstań między innymi na terenach Kataru imperium to upadło i przejęli je Abbasydzi, jedna z dwóch największych dynastii imperium muzułmańskiego. Przechodząc do tej nowożytnej historii, po wojnie między Katarem i Bahrajnem 1867-68 Imperium Osmańskie rozszerzyło się na wschodnią Arabię w 1871 roku. Po osiedleniu się na wybrzeżu Al-Hasa posuwali się w kierunku Kataru. W marcu 1893 roku w bitwie pod Al-Wajba, 10 mil na zachód od Doha, szejk Jassem bin Mohammed al-Thani pokonał Turków. Chociaż Katar nie uzyskał pełnej niepodległości, wynik bitwy wymusił traktat, który później stał się podstawą do ustanowienia Kataru jako autonomicznego, odrębnego państwa w ramach imperium. Następnie od 1916 roku Katar był pod protektoratem Wielkiej Brytanii. Nowy władca, Abdullah bin Jassem al-Thani, podpisał porozumienie i w zamian za ograniczone gwarancje bezpieczeństwa szejk Kataru zobowiązał się m.in. nie utrzymywać stosunków dyplomatycznych z żadnym mocarstwem bez zgody rządu brytyjskiego. Brytyjczycy byli tam aż do 1971 roku, kiedy to 1 września następca tronu, szejk Khalifa bin Hamad, ogłosił pełną niepodległość Kataru na mocy prowizorycznej konstytucji wprowadzonej rok wcześniej. Dwa dni później układ z Wielką Brytanią z 1916 roku stracił moc, a Katar stał się państwem suwerennym. Od XIX wieku terytorium tym rządzi ród Al-Thani, który przetrwał tureckie i brytyjskie wpływy, a obecnym emirem, bo Katar jest również emiratem, jest szejk Tamim bin Hamad Al-Thani, prominentna osoba szczególnie w świecie sportu, między innymi właściciel piłkarskiego klubu PSG. Wiele osób zastanawia się również, jak kraj wielkości województwa świętokrzyskiego stał się tak wielką gospodarczą potęgą. Wcześniej Katarczycy zajmowali się połowem pereł, natomiast wszystko zmieniło się w roku 1939, kiedy to 80 km od miasta Dukhan odkryto złoża ropy naftowej. Brytyjczycy w nocie gratulacyjnej poinformowali jednak, że wydobycie czarnego złota musi zostać przełożone przez działanie wojenne rozpoczynające się właśnie II wojny światowej. I z tego powodu pierwszy transport surowca wypłynął z katarskich portów dopiero 10 lat później. Na przełomie lat 40. i 50. powstały pierwsze szkoły, szpitale, elektrownie. Jednak to nie ropa, a gaz ziemny wywindował finalnie Katar na szczyty list eksporterów. W 1971 roku u wybrzeży Emiratu odkryto największe złoże gazu ziemnego na świecie, tak zwane Pole Północne, o zasobach sięgających 18 bilionów metrów sześciennych, co uplasowało Katar wśród trzech państw o największych zasobach gazu ziemnego na świecie. Geograficznie Katar graniczy drogą lądową jedynie z Arabią Saudyjską. O powierzchni już mówiłem, jak Kielce. Natomiast Katar jest drugim najbardziej płaskim krajem na świecie, ustępując jedynie Malediwom, a jego najwyższy szczyt, Qurain Abu el-Baul, osiąga zawrotne 103 metry nad poziomem morza. Co ciekawe, jedna z teorii głosi, że jego nazwa wzięła się od zabawki bąka, bulbul. Wokół Kataru są różne wyspy, w tym sztuczna Jazirat el-Lu'lua, czyli perłowa wyspa. Projekt, który ma pochłonąć 15 miliardów dolarów i pierwsze miejsce w
którym obcokrajowcy mogą zakupić nieruchomość. Katar jest otoczony praktycznie ze wszystkich stron Zatoką Perską, ale jest również miejsce, w którym woda wdziera się w ląd. Khor al-Udeid w prowincji Al-Wakra jest jedynym miejscem na świecie, gdzie morze otoczone jest pustynią. Flaga Kataru jest interesująca ze względu na jej kolor. Taki no, bordowy. Natomiast niewielu wie, że ona była kiedyś czerwona, tylko przez promienie słoneczne wypłowiała. A finalnie w 1936 roku ustalono tą oficjalną barwę jako bordo, co obecnie znamy jako Pantone 1955C, symbolizującą walkę za niepodległość Kataru. Flaga Kataru jest jedyną flagą niepodległego państwa, którego długość przekracza podwojoną szerokość. 9 białych trójkątów symbolizuje 9 emiratów z brytyjsko-katarskiego porozumienia z 1916 roku, czyli obecne 7 emiratów Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Katar i Bahrajn. Katar jest również miejscem, w którym zostało założone wiele międzynarodowych, znanych firm, tak jak na przykład Qatar Airways, linie lotnicze, czy Al Jazeera, najbardziej rozpoznawalny arabskojęzyczny kanał telewizyjny, założony w 1996 roku w Dosze. Co ciekawe, nazwa Jazeera to wyspa. 5 czerwca 2017 roku takie kraje jak Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie, Bahrajn, Jemen czy Egipt ogłosiły zerwanie stosunków dyplomatycznych z Katarem. Zawiesiły połączenie lotnicze, a Arabia Saudyjska zamknęła jedyną granicę lądową. Oficjalnym powodem zerwania stosunków było oskarżenie Kataru o podsycanie konfliktów na Bliskim Wschodzie i wspieranie przez to państwo terroryzmu. Wśród 13 punktów wystosowanych przez państwa koalicji znalazło się m.in. zamknięcie stacji Al Jazeera, zakończenie tureckiej obecności wojskowej na swoim terytorium, zaprzestanie wspierania grup terrorystycznych czy ograniczenie współpracy z Iranem. Katar jednak odrzucił wszelkie żądania, zacieśniając jeszcze swoją współpracę z Turcją i Iranem, które zaoferowały swoją pomoc m.in. w kontekście dostaw żywności. A i rola Kataru na arenie międzynarodowej nie została zepchnięta na margines. Finalnie 4 stycznia 2021 roku doszło do porozumienia między krajami. Nieoficjalnie blokada ta po arabsku brzmiała Hisar Qatar, czyli oblężenie Kataru. Jeżeli macie minutkę, wygooglujcie sobie Al-Ukeir Scrapyard. Jest to wielkie złomowisko samochodów, gdzie spoczywa blisko 20 tysięcy odholowanych lub zepsutych aut pokrytych pyłem i piaskiem, czekających lub nie na właścicieli. Katar jest jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie, o drugim najmniejszym współczynniku przestępczości. Dobra zachęta dla kibiców, którzy w listopadzie i w grudniu 2022 roku będą przeżywać, albo już przeżywali, w zależności od tego, kiedy oglądasz ten film, wielkie piłkarskie emocje. W następnym filmie wrócimy znowu do Kataru, ale zajmiemy się tym razem bardziej tą strefą mundialową. Natomiast już od następnego filmu wracamy do naszej wycieczki po krajach arabskich i powiemy o kraju, którego stolica brzmi dokładnie tak samo, albo praktycznie tak samo, jak nazwa innego kraju z Bliskiego Wschodu. Do zobaczenia. Mas salama.